Witam wszystkich, z tej strony Kłodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w GTA Vice City. Moi drodzy, w poprzednim odcinku robiliśmy misję bodajże w budce telefonicznej. No i ostatnią misją chyba, którą wykonaliśmy, to była misja zdmuchnąć żonę. Tam, wiecie, tam była misja, gdzie musieliśmy tą kobitkę po prostu poobijać. Ona uciekała przed nami chyba w tym żółtym komecie. Tak się ta furka nazywa. No i cóż, pozostało nam teraz w tym momencie tylko misję dla pana Ricarda Diaza, tak więc lecimy. No i cóż, moi drodzy, pytanie za 100 punktów lub za 200, jakie macie plany na majóweczkę, bo majóweczka zapowiada się co najmniej spoko, ma być cieplutko i tak dalej, tak więc pochwalcie się, co tam macie zamiar wywijać. No i generalnie bardzo fajnie wszystko się dzieje, bo wiecie, już jest praktycznie maj, jeszcze tam 6 tygodni, czy tam 7 roku szkolnego i wszystko z czaszki. Ja w sumie do poprawki, chciałbym z trójki na czwórkę wjechać z historii. No i może, aby się udało coś jeszcze wykręcić z języka polskiego, tylko że z języka polskiego, no niestety, teraz przerabiamy chłopów, tak więc wiecie, nie? Amba Fatima, Jagna Boryna i tak dalej, więc no jest grubo. Czy ja z tego coś jeszcze wykręcę? Nie wiem. No książka jakoś średnio mi podchodzi. Tak więc zobaczymy, ale mniejsza ze szkołą, moi drodzy. Teraz mamy klimacik w sumie za oknem, takie jak Vice City. Cieplutko, eleganckie, ciepłe wieczory. Przejeżdżam ludzi, co tylko. Tak więc cyk. No i moi drodzy, lecimy z kolejną misją u pana Diaza. Come on, baby, come on! Yeah! Stupid horse! I'll chop your head off! Who is this thickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse! You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work for Shut up! Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Okej, jedź do domu złodzieja i dowiedz się, gdzie przechowuje kasę. Z tego, co widzieliśmy, pan Diaz, delikatnie mówiąc, ma niezły bagan na strychu. Nie wiem, czy pije za mocną kawę. Z tego, co mi się wydaje, kawa to chyba jego najsłabsza używka. W każdym razie musimy ogarnąć, gdzie koleś, który go okrada, tam melinuje sianko i tyle. Więc polecimy, zobaczymy, co się tam będzie działo. Oczywiście sobie wzięliśmy najlepszą chyba furkę Vice City i chyba w najlepszym kolorze, czyli takiego eleganckiego, wiśniowego, czy też tam właśnie bordowego Infernusa. Furka naprawdę kozak. Oj, 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 oj. Nie, tylko nie w policję. Ja z wami póki co problemów nie chcę mieć. Tak więc zobaczymy. No i wydawać by się mogło, że pan Diaz, mimo iż no koleś no nie jest do końca zrównoważony, to jeśli chodzi o ilość sianka, biorąc pod uwagę jego willę, na pewno ta ilość sianka jest spora. Tak więc warto dla niego troszkę popracować. Jesteśmy na miejscu. Popatrz przez okno, no spoczy. Okej, uciekł przez dach, goń go, ale nie zabijaj, dobra? On mnie tutaj postrzelił, co za dziad. Dobra, lecimy, jaki żal, tyle HP stracić. A bo w ogóle nic nie straciłem, zresztą mniejsza z tym, lecimy za gościem. Dobra, spokojnie, byleby go nie zgubić, no i oczywiście nie możemy go zabić. Dobra, teraz przez ten płomień, cyk. I lecimy za nim, lecimy, lecimy. Dobra, szybko znajdź jakiś wóz i za nim. Ale mi tu teraz pojechali ostro. Moi drodzy, jest to jedna chyba z najgorzej wspomnianych przeze mnie misji, kiedy tam za dzieciaka pierwszy raz podjąłem Vice City. Ponieważ za Chiny nie umiałem sobie z tą misją poradzić. Zawsze jakoś albo mi uciekał, albo po prostu nie ogarniając w ogóle angielskiego. W sumie po dzień dzisiejszy tak jest.
nie mając spolszczonej wersji, po prostu go zabijałem. Tak więc no, wiksy były wszelakie, różnorakie. I chciałem właśnie powiedzieć, żeby sobie nie dać koła przebić, ale już mi przebił. Ale wydaje mi się, że jakoś mu tutaj dam radę i jakoś go tutaj nie stracimy z oczu. Teraz trzeba tylko uważać, żeby mi nigdzie się na sztomi nie wywalił, żeby nie było dachowania na skuterku i będzie spoczy. Dobra, oczywiście ludzie uciekają w popłochu, no bo wiadomo, jakiś świr sobie strzela. Oj, oj, nie, 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 bo mi ucieknie, bo mi ucieknie, bo mi ucieknie. Dawaj, 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 Tommy. Okej, spoczko. Na razie mi nie uciekł, na razie jest w porządku. Troszkę chodniczkiem, bezpiecznie. Tym rangerem gościu widzę, że też nieźle. W ogóle się chyba ten bus zmaterializował, nie wiem. Dzieją się w tym wejściu dziwne rzeczy. Ale moi drodzy, jakby na to nie patrzę, dzięki busiku, że mnie nie puściłeś. Naprawdę było to miłe z twojej strony. Jakby nie patrzę, moi drodzy, Vice City ma świetny klimat po dzień dzisiejszy. I aż miło posłuchać tych ploteczek na temat nadchodzącej, oczywiście nie wiadomo kiedy, GTA 5, w której to rzekomo mamy iść tym schematem, że jeżeli GTA 4 było w Liberty City, no to GTA 5 musi być w Vice City. Cóż, zobaczymy, co to będzie. No i co teraz dalej? Okej, chyba ziomek. Tak, to chyba tego ziomka odnaleźliśmy, wiemy gdzie mamy linę. Misja zaliczona $1000. Tak więc spoczko za taką misyjkę. Troszkę HP straciliśmy, ale mniejsza. Tutaj ten bus to chyba parodia tego busa z drużyny A. Ale mniejsza z tym. Weźmy sobie może wiraka. No i okej, moi drodzy, udało się tę misję ogarnąć. Bardzo fajnie, że mamy ją z czaszki. Bardzo fajna muzyczka leci w sumie, no... Fajna muzyczka i GTA Vice City to właściwie jedno słowo, jedno i to samo określenie. Przecież GTA Vice City chyba ma jedną z najlepszych ścieżek. Dźwiękowy, właściwie dźwiękowy, gadam głupoty, jedną z najlepszych ścieżek radiowych ogólnie w całej sadze GTA. No i dobrze, moi drodzy, lecimy po kolejną misję u Diaza, po drodze gdzieś tam sobie koło klubu, koło klubasa sobie ogarniemy pancerz i możemy cisnąć dalej. Bo z tego co pamiętam, kolejna misja będzie z tych fajniejszych, ale z tych, które będą wymagały też dość dużej wymiany ognia. A czekajcie, gdzie był ten pancerz? Tutaj go nie było, nie był, kawałek dalej. Dobra, tyle razy grałem w Vice City, ja nie pamiętam. Dobra jest. I cyk, spoczko. Tak więc wracając do tych rzekomych planów Rockstara na umieszczenie GTA 5 w mieście Vice, no szczerze powiedziawszy, bardzo by mnie to ucieszyło, bo gdyby dać ten klimat z Vice City w nowej szacie graficznej, no to byłoby naprawdę złoto. Z tym, że no wiecie jak to z plotkami bywa, czasami się one sprawdzają, czasami się nie sprawdzają, różnie to naprawdę bywa. Mamy drugą w nocy, ale za chwilkę zanim przeleci kascenka będziemy mieli już poranek, więc easy. Dobra, jesteśmy na Starfish Island i elegancko znowu stoi bordowy Infernus, tak więc spoczko, tylko że z tego co pamiętam w tej misji Infernus raczej nam potrzebny nie będzie. What kind of incompetent fool are you? Fool! 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 Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here, Quentin, Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Okej, moi drodzy, lecimy. One thing puzzling me. What's with Quentin? I don't know. I always kind of liked it. Quentin Vance. Your name's Lance Vance? Hey, I got enough of that at school. Oh, yeah. Lance Vance, poor bastard. Oh, Christ. Where the hell are we headed anyway? Prawn Island.
borrow one of those from a worldie? No, I'll get a bit of practice on the way though. Okej, moi drodzy, tam widzieliśmy oczywiście na moście samobójcę. No i znowu od króla heroiny, czy też od króla handlu zakazanymi substancjami Diaza, przepraszam. Mamy teraz misję, żeby tych cwaniaczków, co go okradli, wybić. Diaz oczywiście jak zwykle był przyjemny podczas cutscenki. Tak więc zaraz z nimi pociśniemy i lecimy normalnie, lubię te misje. Oczywiście troszkę celowniczek na szynach, ale spoko, tu mamy oczywiście pasek zdrowia naszego śmigłowca. Lepiej, żeby nie zszedł na sam dół, bo może być nieprzyjemnie. Gdzie są te cwaniaki? Dość duża chata w ogóle. Dawaj, 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 dawaj. No, na szczęście oni padają na strzała, więc luz. Pięknie. Kto następny? Tutaj na tym boisku będzie ich więcej, z tego co pamiętam. Z tego co wiem, tak, jest. Okej. Okay. Wiem, że obrywamy, ale damy sobie radę. Bez przesadyzmu. Tu jeszcze są artyści. Że ja tylko trafię jeszcze, nie? Tu jeszcze wokół tego busa. Tam sobie wysadzimy busika. Tam tak samo. Wszyscy na glebie, pięknie. Śmigłowiec jest w całkiem niezłej formie, więc na pełnym luzie. Dobra, jeszcze ktoś coś? Tutaj są, ja strzelam w jakiegoś busa, no to nieźle. Dobra. Beczki wysadzone. Żeby tak nie trzęsło, byłoby spoczy. Okej. Jeszcze któryś znaliście do sprzątnięcia? Piękny świt. Nas przywitał normalnie czas apokalipsy, typowo jak w Wietnamie. A tak o świcie może być. Zastaniemy przeciwnika pod pierzynką, a co? Tu następni artyści. Dlaczego się cutscenka teraz taka krótka zrobiła? Nie wiem. No to dobra. Deszczowy dzień się zrobił. Mogę teraz zejść na dół, czy gra mi nie pozwoli? Halo, gro. Dzięki, czyli tutaj Lens odleciał, a my lecimy tutaj z tematem. Tutaj z nimi sobie oczywiście poradzimy bez większych problemów, z tymi ziomeczkami. Tam jest na pełnym luzie. Nasza Givera jest bardzo szybko strzelna, więc oni tutaj raczej szans nie mają. Więc lecimy dalej. Myślałem, że tutaj mi ktoś wyskoczył. To mi nie zasłania mi swoją czupryną pola ostrzału, dzięki. Tam następny artysta? Nie. Ja tu muszę przeskoczyć. I wejść wyżej. Z tym, że ilu tam jeszcze jest. Tu jeszcze jest jeden. I to wszystko. No i gites. Dobra, Lensman nas tutaj odbierze. I lecimy dalej. Cudownie. Bez większych problemów się udało. No i pięknie. Misja zaliczona. 2000 dolców. Zagrożenie sztormowe odwołane. Wszystkie mosty zostały otwarte. No super, mamy teraz dostęp do całego Vice City. Ale moi drodzy, no nie ma tutaj co za dużo przedłużać. Po prostu polecimy z kolejną misją u Diaza. Tak więc lecimy. Not so pleased with yourselves now, huh? Whoa, watch where you're waving that thing. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream, a faster boat. Rumor has it the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat! Ah, I thought I got you! Where'd you come from? Pinhead! Okej, okay, udaj się do stoczni w dokach i ukradnij łódź. Brzmi prosto, oczywiście pan Ricardo no z każdą cutscenką utwierdza mnie coraz mocniej w tym, że ma coraz większy baga na strychu, oczywiście ładuje się prosto w płodno, bo tak. Tak więc cóż, moi drodzy, no lecimy teraz w
drugą część miasta Vice. Mam nadzieję, że mi się gierka nie wywali, bo czasami lubi się tu wywalać. Na szczęście nie. No i się tutaj zabawimy z ziomeczkami w stoczni. Mam nadzieję, że mi dużej krzywdy nie zrobią. No i jako tako uda mi się tę łódź po prostu gwizdnąć bez większych problemów. Taki mam przynajmniej zamiar i takie są plany. Ale wiecie, jak to z planami bywa, różniście. Dobra. Siemano, jestem na miejscu. Aha. I się ładowałem prosto na typa, nie? Oni mają Krugery wszyscy. To niebezpiecznie. Więc ja tu muszę ich odstrzelić. Uhuhu. Nieźle sobie chłopaki radzą. Pięknie. Ale teraz oberwałem. Ktoś jeszcze coś gdzieś? Skąd? Stąd to mnie ładuje z Krugera, ja stoję jak wryty, jasny gwint. Tych też trzeba cwańków zdmuchnąć. Okej, mamy to. Pięknie. Dobra, to mi może skończy animację. Dziękuję, bo się chyba zbagowałeś, a tu cała wesoła ekipa przyleciała. Dobra, i w długą. Nie obracam się, tylko w długą i szybko enter. I lecimy. Popłyń do rezydencji Diaza, może być. Tylko żebym dopłynął w jednym kawałku, żeby mnie policmajstry właśnie tutaj nie zdmuchnęli ze stanowiska i żebym po prostu nie spadł z rowerka, w tym przypadku z łodzi. Z łodzi. Dobra, lecimy. Na szczęście do Diaza nie mamy daleko. Jesteśmy prawie na miejscu. Matko jedyna, jaki wielki tutaj różowy marker. No i pięknie, misja zaliczona. 4000 dolców jest naszych. Kolejne sianko wpadło, więc mega zadowolony. Trzecia misja w tym odcinku już ogarnięta. Coś czuję, że to ostatnia misja w tym odcinku, bo więcej za dużo już nie zrobię. Rady sobie tutaj już nie poradzę, więc... O, jeszcze telefon. Tommy, it's me, Colonel Cortez. Look, senor, I believe you are a man who can get things done. So please help me. You can find me at the boat, huh? Okej, teraz od groma się zrobiło tych zleceniodawców. Mamy i Diaza, i Averego, i Corteza. Ja bym chciał się wrócić po pancerz najbliższy, a będziemy mieli znowu tam koło klubu. Więc tam sobie pociśniemy, potem się wrócimy i najwyżej tam pożegnam się z wami przed willą Diaza. Tak, wydaje mi się, że będzie spoko. Ale moi drodzy, jestem mega zadowolony, że tak wszystko idzie sprawnie. Póki co oczywiście. Zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Tak więc wracając, no... piszcie mi koniecznie, jak tam będzie u was z majóweczką. Co tam się będzie u was działo. Bo u mnie na pewno będzie grubo. Z pewnością, ale czy aż tak grubo jak myślę, to nie wiem. Kolejny telefon. Jasny gwint, czwarty zleceniodawca. Czy oni się wściekli naprawdę aż tylu? Ale to dobrze, moi drodzy. Ja oczywiście te misje będę sobie robił po kolei, tak jak się ci zleceniodawcy pojawiają. Tym niemniej fajnie, że jest w grze co robić, zwłaszcza, że gierka jest po prostu cudmiut i co tylko. Naprawdę, Vice City, tak jak się gra przyjemnie, to jest po prostu czyste złoto. Ta gra to sama przyjemność. Oczywiście Infernus za chwilę będzie się nadawał na zezłomowanie, ale wiadomo. Po mojej jeździe to jest nawet nie dziwne. Tak więc już, no przed nami będzie kolejna misja u Diaza. Oczywiście kolejna misja u Diaza wpadnie w następnym odcinku. Z tego co pamiętam, misja będzie też powiązana w pewien sposób z łodziami, chociaż ręki i nogi bym sobie za to nie dał uciąć. Ale tak najprawdopodobniej będzie. Tak więc już, bardzo dobrze moi drodzy poszło w tym odcinku. 3 misje zaliczone bez większego problemu. Podejrzewam, że ja bym się może troszkę sprężył, to może by nawet 4 się udało wcisnąć, ale wiecie, ja tutaj na siłę nie mam zamiaru lecieć, bo może się to kończyć niepotrzebnymi failami i koniec końców takim, wiecie, brakiem płynności w przechodzeniu misji. Tak więc, moi drodzy, jak dalej będą toczyły się losy naszego bohatera Tomiego, tego wszystkiego, moi drodzy, dowiemy się w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA Vice City. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!